Cześć, siemano wszystkim, ja jestem Kacpix i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, czyli ocenianie konfigów widzów. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do odcinka. Zaczynam od konfiga mojego moderatora z Discorda, czyli Świdra. Świder wysłał konfig z takim opisem. Tak się prezentuje mój konfig pod Legit z fajnym autofire pod X. Używam go w AWP-ie, Scoutie czy USP i Deagle. W sytuacjach, gdy się dobrze ustawię i koniecznie chcę zdobyć killa. Ogólnie powiem tak, na tym konfigu już sporo gram i naprawdę mi się podoba, w sensie wizuale są przejrzyste, naprawdę są ładne. Jeżeli chodzi o aimbota, jest też bardzo przyjemny, w sensie nie czuć, że tak mocno szarpie. Na pistoletach może tak, ale bardzo ten aimbot pomaga. I czy się strzela na większy dystans, czy na mniejszy, naprawdę jest w porządku, więc ogólnie mega spoko konfig i cieszę się, że zostanę z nim na dłużej. Jeżeli chodzi o autofire pod X, możemy sobie go sprawdzić, weźmy na przykład sobie Deagle'a. I pod X-em. No właśnie, ma też lekkie opóźnienie. To teraz nie pamiętam, czy to ja je dodałem, czy no takie było. Ale spoko sprawa, zacząć się wcelować. Powiedzmy, że tutaj żeby przeciwnicy się ruszali, się zawsze wcelujemy, trzymamy sobie X-a. I nam dobrze i w idealnym momencie strzeli. Ja nic nie klikam, także ogólnie to zawsze spoko. O żadnych dodatkach nie wiem, czy jakiś movement jest, czy coś, jakiś autobany hop, no właśnie jest. Nic więcej nie wiem, nie ma go tego w opisie, także konfig bym ocenił taki 9 na 10, jest naprawdę spoko. W połączeniu z tymi kurde skinami od drugiego widza, jest naprawdę w porządku. Dobra, następny konfig jest od Candy'ego. Napisał, że konfig jest nawet legit i zezwala na udostępnienie go w opisie, także będziecie mieli kodzik w opisie. I co, widzę, że jest ogólnie bardzo podobny do mojego, w sensie chyba czym się różni ten od mojego, nawet co możemy porównać. Ten jest mój. No w sumie to tylko glow jest inny, to właściwie jest po prostu kopia mojego. No co, wizualnie spoko, bo moje. No znaczy ten glow taki biały, nie wiem, czy mi odpowiada, wolałbym chyba swój. Osobiście. Jeśli chodzi o aimbota, trzymam jakieś zmiany, czy jest po prostu kopia mojego konfigu. Chyba jest zmiana, bo ja mam 1.8, czy w ogóle chyba nie mam aimbota na rifle. A dobra, zwracam honor, jest coś zmienionego w aimbocie. To sprawdzimy Candy, nic ty nie napisałeś, ale zobaczymy jak się strzela. No szarpie, tak bardziej chyba na... Nie widzicie? Szarpie, no. Ja tego klikam. Pomaga coś aimbocik na pistolety. Może na USP-ie bardziej będzie lepiej to widać. No USP-ie też coś jest. Nie no, chyba taki ogólnie legit konfig. Wizuale są... No nie, ja bym szkoda mi ten glow biały nie odpowiada. Nie wiem, ja bym wolał ten swój. Nie no, spoko w sumie to jest po prostu wziąć wizuale z mojego, aimbota z tego i w sumie to jest taki miks właśnie. Miks mojego i twojego konfigu. Dałbym taką ósemeczkę. Taką ósemeczką dałbym, spoko jest aimbot, o żadnych dodatkach niestety nie wiem, bo nie napisałeś. Także co, lecimy dalej. Następny w kolejności jest Herek i tu widzę, że robi się ciekawie, bo są bardzo ciekawe wizuale. Nie wiedziałem, czy takie da się w ogóle ustawić, także jak załadowałem konfig, to się właśnie teraz zdziwiłem. Bardzo ciekawe. Jest to legit konfig, nie jest w 100% autorski, ale jest, no, bardzo fajny. I nie zezwala na udostępnienie go w opisie, także go nie będzie, a zobaczymy. No wizuale takie kurde dziwne są. Nie wiem, czy bym na takich mógł grać. Ten glow wygląda naprawdę ciekawie. Taki kurde, jakiś zombiek jakby był. Nie wiem, ciężko to określić. Na pewno wyróżnia się ten konfig od innych. Zobaczmy aimbota. Oj, czy w ogóle chyba nie ma? Albo jest minimalny. Chyba nie ma w ogóle aimbota z tego co widzę. Mhm, w ogóle nie ma aimbota. Czy jest? I coś mówię źle. Nie no, niby jest, ale czy jest ten dynamic pop? Ja za bardzo tego nie rozumiem. Aj, to jest na wszystkie bronie. Może do tego jest jakiś dziwny. Oj, na kołach na przykład bardzo skacze. Tak nie, ale na blisko. O, na kołach nie podoba mi się ten aimbot. Strasznie mocno skacze. Widzicie nawet na głowę jak przeskakuje? Ej, no. Zobaczcie, strzelacie w nogi, leci na głowę. Z bliska. Widzicie jak skacze na głowę? No nie wiem, czy ten konfig jest taki legit. Bardzo mocno skacze na głowę, ja bym na takim nie grał. Ja bym sobie ustawił, żeby właśnie tak aimbot nie skakał. No nie wiem, jeżeli te wizuale ci się podobają, Herek, to spoko, ja bym na takim w życiu nie grał. Mega jest dziwny konfig. No więc za wizualę dałbym taką, nie wiem, piąteczkę. Jeszcze jest kwestia mega subiektywna, może komuś ten konfig się mega podobać. Dla mnie jest taki średni. No i ten aimbot do poprawy, więc łączna ocena konfigu dałbym takie, nie wiem, 5, 6 na 10, bo nie uważam, żeby ten konfig był jakoś mocno legit. A zobaczmy na przykład jeszcze AWP. Też nie ma tego aimbota, z bliska bardziej. No nie wiem, moim zdaniem konfig z aimbot jest zapewne do poprawy. Wizualę to wiadomo, kwestia subiektywna. O dodatkach żadnych nic nie wiem, nic nie opisałeś, także lecimy dalej. Następny jest Wesu i okej, to jest taki rozszerzony ekran chyba z tego co widzę. Tak ja bym grał na 4x3, a mam Full HD. Gdzie masz tą opcję w ogóle w tym cheat'cie? Ja tego w ogóle nie widziałem, że takie coś jest. A, aspect ratio! To jest tutaj. I zero jest wyłączony. Teraz pozwolę sobie to włączyć, bo ładnie na nagraniu było wszystko widać. Wes napisał tak, że jest to po prostu konfig legit, jego i jego kolegi. I zezwala na udostępnienie go w opisie, także będzie kodzik. Wizuale są spoko, takie... No czerwony z tym takim pomarańczowym jest, nie wiem, czy takim brązowym nawet bardziej.
Nie wiem, jaki to jest kolor. Ja jestem chłopakiem, ja się nie znam na kolorach. No, takie jest dziwne połączenie, ale ogólnie na pewno bardziej mi siedzi niż tamten. Zobacz, moja bota jak strzela. Tutaj na daleko tak widzę, że coś chyba pomaga, na blisko bardziej. Nie no, aimbot jest, albo w ogóle nie ma aimbota. Nie no, coś niby jest na pistole, ale jakiś taki bardzo słaby. A zobaczmy na bronie. No jakiś aimbot jest, bardzo leciutki aimbot. Taki naprawdę... Coś pomaga, czuć, że coś pomaga, ale jest taki, no, subtelny. Ogólnie ten konfig chyba nazwałbym najbardziej legitnym z tych wszystkich, które dzisiaj były. No, jest spoko, ogólnie wizualne bym zmienił. Ale to mówię, ja może mam takie preferencje, jakieś takie bardziej rzucające się kolory, bo ten się zlewa strasznie. Ja bym wrzucił bardziej jakieś kontrastowe kolory. Ale ogólnie konfig jest całkiem spoko. O żadnych dodatkach nie wiem, czy jest jakiś movement, nie wiem, co mam sprawdzać, bo nic nie piszecie w tych opisach. No to nie wiem, co mam sprawdzać w ogóle. Także co, Wesu? Taką siódemeczkę ci daję. Uważam, że konfig jest całkiem spoko, tylko bym poprawił wizualne. Aimbocik jest naprawdę legitny. Zobaczmy może jeszcze na snajperki. No na snajperki może trochę za mocny jest ten aimbot, ale... Nie, no jak ktoś będzie się ruszał, to raczej będzie okej, tak lekko pomoże, ale... Nie, jest okej. Taką siódemeczkę daję, tak jak mówiłem. Spoko konfig, aimbot bardzo przyjemny. Tylko kolory do zmiany i jest git. Lecimy dalej. A właśnie, jeżeli chcecie w ogóle swój konfig dać do oceny, to na Discordzie, rzucę wam tutaj screena, bo jeszcze sam nie wiem, jak to wygląda. Utwórzcie ticket, tam wam się wyświetli taka cała formułka. I konfigi z tą formułką będą może w następnym filmie. Zobaczę, ile ich będzie, bo jak przeszecie 50 konfigów, to ja tego nie ocenię na jednym filmie. Więc na pewno powiem wam, że konfigi z fajnym opisem będą miały większy priorytet. Więc jeżeli napiszecie konfig, o, jest legit, to on ma mniejszą szansę, że będzie na odcinku, niż jak napiszecie bardzo fajny, rozbudowany opis. Jakoś mnie przekonacie, żeby go sprawdzić na filmie. I konfigi tylko z tą formułką będą wybierane na film. Jeżeli tylko wyślecie kod, napiszecie sprawdź na filmie, proszę, to tego nie przyjmę. Musi być ta formułka, co będzie na tikecie. Dobra, przechodzimy dalej. Następny jest Vaniul. Vaniul napisał, że konfig jest chyba legit, ale w sumie to sam nie wie. I nie zezwala na udostępnienie go w opisie filmu. Wizuale są bardzo dziwne, w sensie... Rozumiem, że mogą się komuś podobać, w sensie są takie specyficzne. Ale to też jest ładne, o. Za ścianą wizuale są bardzo ładne. Takie o. Takie chyba ze skita trochę, jak kojarzę. To nie wiem, są takie dziwne. Ale okej, okay, zobaczymy jak aimbot strzela. Chyba w ogóle nie ma, z tego co widzę. Chyba w ogóle nie ma aimbota, tak mi się wydaje. Zobaczymy na kałachu jeszcze. Nie, na kałachu coś jest. Na kałachu jest jakiś aimbot, coś tu pomaga. Bez recoila, z tego co widzę. Jakoś tak... No, bez recoila. Jest tam taki leciutki aimbocik. O, że tak na środek bardziej się bardziej trzyma. Zobaczmy w ruchu, jak to wygląda. Nie, też przyjemny konfig, w sensie bardzo legitny aimbot. Zobaczmy, jak to wygląda w ustawieniach. Co prawda Waniu nie pozwalam na udostępnienie, ale jak zobaczę tylko jedną zakładkę, to się chyba nic nie stanie. A bo to jest znowu ten dynamiczny FOV, a ja tego do końca nie rozumiem, więc akurat nie będę tutaj nic zmieniał. No ale dobra, konfig ogólnie całkiem spoko, taki da się pograć na nim. Dałbym taką siódemeczkę, 7 na 10 moim zdaniem, aimbot całkiem spoko. Wizualnie to wiadomo, kwestia jest subiektywna. O dodatkach żadnych nie wiem, bo nie piszecie mi o nich, więc mam nadzieję, że w następnym filmie coś napiszę. I co, przechodzimy dalej. Następny jest nieznajomy, który napisał, że konfig jest legit i zezwala go na udostępnienie w opisie. Już widzę po wizualach, że no... Nie podparałeś się za bardzo, bo nawet nie ma chanców na tym konfigu. Tutaj tak nisko startujemy w porównaniu do poprzednich. Zobaczmy chociaż aimbota jak wygląda. Jest taki chyba też średni, widzę po tym kółku nawet, że tak jakoś nie pomaga. Nie, nie znam, musisz bardziej postarać, jak chcesz w następnym filmie wystąpić, bo konfig jest średni, widzę, aimbota nie ma za bardzo. Wizuale też są, no, tylko włączyłeś chyba w ogóle pasek HP i broni, przecież to nawet nic nie ma. Tak, jest tylko przecież nickname i... To i HP, no właśnie, no to jest w sumie zerowy konflikt. Bardzo słaby, daje 1,5 na 10, chociaż za to, że chciałeś w filmie wystąpić. Następny jest Vertes i widzę dłuższy opis, także już mi się podoba. Vertes napisał tak: konflikt jest legit, elegancki pod wysokie rangi, backtrack 5, więc też nie jest za mocny, behind wall off, czyli widzenie przez ściany wyłączone. Ogólnie bardzo ładny konflikt, wizualnie polecam. I zezwala na udostępnienie konfigu w opisie. Więc tak, konfig przez ściany nie widzimy, mamy radar haka, okej, rozumiem. Po prostu legit konfig na wyższe rangi, rozumiem. O, to jest włączone są te jakieś takie efekty na zabijanie. Okej, rozumiem. I skybox jest chyba customowy, tak? A aimbocik na ustwach bardzo fajny, widzę, że jest przyjemny, że leciutko skacze, ale naprawdę widzicie, o, tu nie łapie, tu tak dopiero skacze. Więc już widzę, że Vertes ma fajny konfig.
nawet zmienić wizuale, już mi się podoba ogólnie, bo jest Aimbot. I te efekty takie, wiesz, jakieś powłączane. Nie wiem, gdzie to się ustawia, to jest w World może? Tutaj któryś z tych, że właśnie, że krew, że nie leci krew. O właśnie, to tak robi robotę, no, o to mi chodziło. Że tego nie ma. I to teraz robi taki ciekawy efekt, no. Teraz zobaczmy Aimbota na przykład jeszcze Kałacha. O, tu już trochę mocniejszy Aimbot jest, tak czuć, że podwyższe rangi właśnie konfig, bo tak już bardziej szarpie. Było dzisiaj na pewno w filmie, były lepsze konfigi, w sensie takie, co mniej szarpały. I tak zobaczmy na przykład na dystans, jak jest tutaj. Nie no, leciutko pomaga. Jest legit ogólnie Aimbot, nie to, że jakoś mega przesadzony jest. No konfig, tak jak napisałeś, konfig pod wysokie rangi, mi się wydaje nawet, że sobie go zostawię, może kiedyś go użyję nawet na wyższych rangach, takie właśnie, żeby z Warhawka sobie pograć. Taką ósemeczkę bym dał, ogólnie spoko, tylko ja bym sobie ogólnie wyłączył widzenie przez ściany, ja tam rzadko gram bez Warhawka, ale myślę ogólnie, że konfig całkiem spoczko, daję ósemeczkę i dzięki. I pamiętajcie, że konfig ten będzie w opisie filmu. I ostatni dzisiaj na liście mamy konfig Muka, czyli mojego znajomego w sumie z Discorda, rzucił kod do konfigu oraz skiny, na których gram cały czas, także dziękuję bardzo za te skiny, są naprawdę spoko, taki czerwony zestaw, to właśnie są od niego. Krótki opis, fajny konfig do Legita z umiarkowanie podkręconym aimem, fajne wizuale do grantów oraz przeciwników. W zestawie dodaję fajny konfig do skinów zrobiony pod kolor czerwony. Widzę ogólnie aimbot, że jest dość mocny, bo to kółeczko jest dość duże. Ale ja sobie wyłączę póki co, żeby bardziej tak sprawdzać. Wizuale są takie proste, no bardzo proste, zielony, czerwony, HP, no bardzo proste wizuale. Taki, nie wiem, czy na konfig na szybko robiony, ale ogólnie, no bardzo prosty, przejrzysty, taki typowy bym powiedział. Aimbot jest całkiem okej. Okay. Też na przykład na USPA. No coś pomaga, czuć, że coś pomaga. Jak się strzela, powiedzmy. Oj, właśnie tak mocno na głowę widzę, patrzcie, celuję tutaj. Raz, dwa, trzy strzały już w głowę jest, a nie ruszam w ogóle myszką. Raz, dwa, trzy, cztery. A w nogi jak się celuje? Nie, w nogi nie szarpie, tu. O, tu dopiero do góry leci. Coś tu jest nie tak, znaczy się rozumiem, że jest na głowę ustawiony. A patrz, jak to szarpie, zobacz, jak na blisko stanę obok kogoś, patrz. Tutaj może aż tak nie, ale o! Widzicie to? Jak to do góry leci? Ja tylko klikam lewy przycisk myszy. Ja nie ruszam w ogóle myszką. O, widzicie to? Od pewnego momentu gdzieś, tak skaczę do góry mocno. No średnio jest to legit ogólnie. No ja rozumiem, że z utpa się strzela głównie w głowę, ale no to jest ogólnie tak średnio legitne. I ja bym to akurat zmienił. Zobaczmy, czy na przykład skałacha na jakiś większy dystans. Jest chyba ten recoil control z tego, co widzę, albo mi się wydaje. Nie, no konfig ogólnie spoko, wizuale bardzo proste, aimbot całkiem spoko też, zobaczmy na przykład jeszcze na AWP-ce. Właśnie wymodel taki kurde dziwny, ale może kwestia mojej rozdzielczości, bo gram na Full HD teraz. No mocno, czy na AWP jest mocny, zobaczmy jak to wygląda na kółku, no właśnie. Aimbot jest trochę mocny jak na AWP. Dość mocno szarpie. Ale pisałem w sumie, że jest z umiarkowanie podkręconym aimem, no ja bym powiedział, że jest tak bardziej mocno podkręcony niż umiarkowanie. Ale konfig nie jest zły, takie 7,5 na 10 mogę dać, za prostotę wizuali dałbym pół punkta mniej. Aimbot jest spoko, no taki konfig jak jeszcze się troszeczkę mocniej polecieć na jakichś wyższych rangach, wydaje mi się, że całkiem okej. Okay. I w ten sposób sobie dotarliśmy do końca listy, także jeżeli chcecie wystąpić w kolejnym filmie, wiecie co robić, ticket u mnie na Discordzie, wypełniacie formułkę i piszcie jakieś fajne opisy, błagam. Nie dość, że mi to ułatwi pracę, będę wiedział na co zwracać uwagę, to jeszcze jest większa szansa, że wybiorę was do następnego filmu. Także co, ja dziękuję za uwagę, trzymajcie się i siema!